Witam serdecznie w podsumowaniu tygodnia w programie OFPS News. Nazywam się Rympaldo i zapraszam do oglądania. Dziś w programie skrót spotkań pierwszej sesji niedzielno-poniedziałkowej. Składa się ona z trzech kolejek. Co poszło nie tak, czyli dlaczego tylko trzy punkty, pomimo dwóch zwycięstw. Nowe twarze w klubie. Pierwsze spotkanie to zawsze rzut kostką i wielki sprawdzian formy zespołu. Sezon zaczynaliśmy spotkaniem z Vendetta Team. Mecz już od pierwszych minut dobrze ułożył się dla naszego zespołu. Po rajdzie prawym skrzydłem i fantastycznej wystawie bramkę już w 10 minucie zdobył środkowy pomocnik Messi. Lepszego początku nie mogliśmy sobie wymarzyć. Konsekwentna i dobra gra w obronie pozwoliła dowieść wynik do przerwy. Po wznowieniu udało nam się skonstruować kilka składnych akcji, a po jednej z nich zdobyć drugą bramkę, która uspokoiła trochę nerwy obrony i wprowadziła trochę luzu. Fantastycznym podaniem w tempo popisał się strzelec pierwszej bramki. Podanie wykorzystał bezlitosny w takich sytuacjach Pablo. Do końca meczu pełne ręce roboty mieli nasi obrońcy. Radość, 3 punkty, ale najgorsze miało dopiero nadejść. Drugie niedzielne spotkanie zagraliśmy z Furious Penguins. Pomimo bardzo dobrej gry piłką, naszym rywalom nie wychodziło ostatnie podanie otwierające drogę do bramki. My staraliśmy się strzelić bramkę akcjami oskrzydlającymi, niestety bezskutecznie. Wynik do przerwy 0-0. W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Pingwiny nacierały, a OFPS dzielnie się bronił, próbując wyprowadzić zabójczą kontrę. Udanie odpieraliśmy ataki aż do 75 minuty, w której fantastycznym podaniem nad obrońcami akcję wykończył napastnik Pingwinów. Do końca meczu obraz gry się nie zmienił i musieliśmy uznać wyższość rywali. Punkty zostały u gospodarzy. Poniedziałkowa sesja to spotkanie trzeciej kolejki, w której podejmowaliśmy na własnym stadionie VfC Spartans.
Kiedy myśleliśmy, że nic już się do przerwy nie wydarzy, udanym wznowieniem gry popisał się bramkarz Malibu, piłkę przedłużył Kamil, a wykończył Pablo. Po wznowieniu sędzia nakazał zejście do szatni. Do przerwy 1-0. Druga połowa rozpoczęła się pod dyktando przeciwnika. W 58 minucie nadszedł czas na przypomnienie o naszej obecności. Bardzo dobrym podaniem obsłużył Fighter. Messi, wykorzystując błąd ustawienia przeciwnika, zagrał do Pablo, a ten dopełnił formalności. Kolejny raz w tym spotkaniu świetnym podaniem za linię obrony wykazał się Fighter. Piłkę dopadł Pablo, przedłużył do Messiego, a ten delikatnym lobem wystawił ją na stopę Wcielaka, który takich okazji nie marnuje. Spartanie nie ustawali w próbach strzelenia chociaż honorowej bramki. Niestety tego dnia byliśmy dla nich zbyt mocni, co zaowocowało końcowym wynikiem 3-0. Co poszło nie tak, czyli dlaczego tylko 3 punkty? Przez niedopatrzenie zarządu z powodu braku pełnej jedenastki w składzie meczowym nasze pierwsze spotkanie zostało zweryfikowane walkoverem na korzyść przeciwnika Vendetta Team. Nasz udział w lidze wisiał na włosku, ale pojawił się on, cały na biało, Agalop 30, kapitan Furious Penguins, który skontaktował nas z bramkarzem poszukującym klubu. Dzięki niemu już w trzeciej kolejce mogliśmy bez przeszkód wystawić pełny skład. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy za pomoc. Nowe twarze w klubie. W naszych szeregach chcielibyśmy przywitać Malibu Knights 9300 i nie jest to bynajmniej adres w Beverly Hills ani klubu GoGo. Zapraszamy do obejrzenia kilku jego interwencji. Witamy Cię Malibu Knights w szeregach OFPS Polska. I to już wszystko w dzisiejszym OFPS Polska News. Zapraszamy do polajkowania kanału, łapki w górę i do kolejnego usłyszenia.